Warto przyjrzeć się tegorocznym Noblom z Ekonomii. Dostali go trzej nobliści, trzej ekonomiści, w tym jedna kobieta, tak zwani ekonomiści nurtu ekonomii rozwoju, czyli nurtu zielonej ekonomii, gdzie z jednej strony wiadomo, że obecny model konsumpcji, i obecny model też wyceny, czy dana spółka, czy dana korporacja osiąga zysk. No, Dlatego, że sprzedaje coraz więcej produktów i usług, czy to się dalej będzie trzymało, czy będzie dalej miał racji bytu wskutek no, konsumowania zasobów do wytworzenia każdej rzeczy, produktu bądź usługi. Wiadomo, że te zasoby są nieodnawialne, nie tylko mówimy o paliwach kopalnych, ale też innych zasobach, które się kurczą. No i w efekcie no, jest potrzebny nowy model ekonomiczny, który nazywamy zieloną ekonomią. Jeżeli ten model ekonomiczny zastąpi szkarą, dobrą, świegowską szkołę w ekonomii, to świetnie. Właśnie o tym zadecydował Komitet Doblowski przyznając tegorocznego Nobla z ekonomii, bo inaczej się po prostu ugotujemy. Czyli temperatury wzrosną na planecie Ziemia, no głównie dlatego, że produktem ubocznym produkowania wszystkich rzeczy, które mamy na sobie, których używamy, bądź które jemy, bądź które zostaną wytworzone w przyszłości, jest energia. Tą energię w ramach globalnego gniazda elektrycznego pozyskujemy z paliw kopalnych w 70% mniej więcej. Więc jeżeli tego nie zatrzymamy, nie Wstrzymamy tego modelu konsumpcji, modelu rozwoju, który mierzymy najczęściej PKB, zapominając o zasobach, no to po prostu to się, tego to jest niepod, niepowstrzymywane, niepodstrzymywalne w dalszej perspektywie, tej perspektywie długookresowej. No i zwyczajnie koszty związane z obsługą tego rozwoju będą wyższe od korzyści, które ten rozwój przyniesie. Przypomnę tegoroczny szczyt sekretarza generalnego we wrześniu, gdzie w ramach Climate Action Summit sektor. Ubezpieczeniowy, globalny sektor ubezpieczeniowy wycenił, że 40% zjawisk związanych ze zmianami klimatycznymi jest nieubezpieczalny, bo gdyby je ubezpieczyć, to cały globalny sektor ubezpieczeń by zbankrutował. To najlepiej pokazuje, jak w dramatycznej sytuacji tkwimy.